Chciałam Was powitać serdecznie na webinarium organizowanym w ramach ścieżki Niepodległa bo Solidarna, właśnie w naszym programie Solidarna Szkoła, prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Europejskie Centrum Solidarności. Witam serdecznie wszystkich uczestników Solidarnej Szkoły, a także tych, którzy po prostu dołączyli, bo temat spółdzielczości jest im bliski. Dzisiejsze Nina Józefina Bąk. Za chwilę oddam Ci Nino głos. Tutaj na czacie właśnie ja będę się rozłączać, będę na czacie moderować. Możecie się Państwo przywitać, tak jak już to zrobiliście. I zgłaszajcie po prostu wszystkie problemy, czy jakieś pytania właśnie w kwestiach technicznych, czy do Niny. To bardzo proszę na czacie. Nino, oddaję Ci głos i zapraszam na to interesujące spotkanie. Do usłyszenia. Dobra. To dzień dobry wszystkim. Ja chciałam dzisiaj opowiedzieć trochę o spółdzielczości, takiej spółdzielczości nowej fali, o współpracy, o kooperacji, o kooperatywach i o różnych takich formach właśnie współpracy międzyludzkiej, które inspirują się spółdzielczością, które pojawiły się w ostatnich latach w Polsce. Chciałam na początek zapytać, a jeszcze się przedstawić oczywiście. Ja mam na imię Nina i jestem założycielką kooperatywy spożywczej Dobrze, o której też parę słów powiem dzisiaj. I od wielu lat jestem zaangażowana w różne takie działania społecznościowe, solidarnościowe w obszarze ekonomii społecznej i współpracy międzyludzkiej. Też interesuje mnie bardzo ekonomia wspólnego dobra, ekonomia współpracy i spółdzielczość, o której dzisiaj też będziemy trochę mówić. Chciałam zapytać na początek, może moglibyście napisać, czy wam się w ogóle kojarzy z czymś słowo kooperatywa? Czy słyszeliście, czym jest kooperatywa? Jakie macie takie pierwsze skojarzenie? Jeśli ktoś napisze, to będzie super fajne, bo chciałabym wiedzieć, z kim mam też troszkę do czynienia. W międzyczasie przystąpię do... O, już czytam, że działań wspólnych. Dlaczego będę mówiła dzisiaj o kooperatywach i różnych takich systemach współpracy, a nie wprost o spółdzielniach? Spółdzielnia to jest koncepcja, czy w ogóle powstawanie spółdzielni to są koncepcje z XIX wieku. To są inicjatywy, które łączą ludzi często w potrzebie, którzy razem decydują się zorganizować coś, żeby zapewnić sobie realizację swoich potrzeb. W Polsce niestety słowo spółdzielnia jest przez długi czas niemile widziane przez to, że za czasów PRL-u spółdzielnie nie funkcjonowały tak, jak powinny, mianowicie straciły swój wymiar dobrowolności, udziału w nich i wymiar demokratycznego zarządzania, ale w istocie swojej spółdzielnie są po to, żeby ludzie realizowali wspólne cele, w których panuje równość, demokratyczne działanie, zarządzanie i od kilkunastu lat w Polsce też następuje zainteresowanie znowu spółdzielniami, taki powrót do nich i jednym z takich jakby pierwszych, z tego co ja wiem, jednym z takich pierwszych inicjatyw to były właśnie kooperatywy spożywcze. Specjalnie trochę nazywają się kooperatywami, żeby trochę inaczej jakby podkreślić, że są trochę czymś innym, czymś nowszym, ale tak naprawdę w kooperatywach chodzi o współpracę, w spółdzielniach tak samo. W spółdzielniach, jak sama nazwa mówi, chodzi też o współdzielenie. I o trzy przykłady, o których dzisiaj będę mówiła, to jest w dużej mierze współdzielenie czy pracy, czy jakiś czy miejsca, przede wszystkim też idei. Więc o tym będę mówić. I chyba najchętniej zawsze mówię o tym,
czym działam już blisko 8 lat. Zaczynałam w warszawskiej kooperatywie spożywczej, po czym po kilku latach współzakładałam kooperatywę spożywczą Dobrze. I to jest bardzo, bardzo specyficzna forma spółdzielni i współpracy, która występuje właściwie w całej Polsce. Istnieją kooperatywy spożywcze, które mają bardzo różne formy działania, natomiast ich cel to jest wspólne organizowanie się, aby uzyskać dobrej jakości żywność za niższą cenę. I teraz formuła działania kooperatyw spożywczych polega na tym, że mamy dużą lub mniejszą grupę, ale grupę osób, które wspólnie dokonują zbiorowych zakupów, często bezpośrednio od producentów, często i najczęściej żywności ekologicznej czy wysokiej jakości, ale też zdarzały się, że po prostu robią grupowe zakupy w jakichś hurtowniach, żeby uzyskać wspólny rabat. W ten sposób organizują się, dzielą się obowiązkami i jednocześnie dzielą się korzyścią. I żeby trochę pokazać, jak funkcjonowała też moja kooperatywa spożywcza Dobrze, która jest bardzo specyficznym przykładem, bo my jako jedyni chyba nadal mamy nie tylko jakby dużą społeczność, teraz mamy społeczność 300 członków i członkiń, ale też mamy jakby dwa sklepy w Warszawie. Nie wszystkie kooperatywy mają swoje sklepy, właściwie to jest rzadko, że mają sklepy, ale mają swoje miejsce, w których wspólnie dokonują zakupów. Natomiast zanim wejdę w detale, pokażę najpierw pierwszy filmik, jak zaczynaliśmy, i to jest formuła, w której zaczynało działać i działa większość kooperatyw, czyli formuła robienia zakupów raz na tydzień wspólnych, spotykania się w wybranej przestrzeni, czy to w szkole, czy w zaprzyjaźnionym, nie wiem, miejscu typu dom kultury, czy u kogoś w domu. Jak to funkcjonowało, i później myśmy akurat podjęli drogę otworzenia sklepu, zatrudniania osób, ale w większości kooperatywy działają w dużej mierze o pracę wolontaryjną, chociaż też nie zawsze. Są takie naprawdę miejsce, gdzie na wielu poziomach ta współpraca przebiega, i zaraz jeszcze o tym powiem. Czy ja mogę włączyć ten filmik pierwszy, czy ty włączasz? Okej, to chyba tutaj. Tworzymy grupę wesołych ludzi, którzy chcą zdrowo i ekologicznie się odżywiać. Przychodzę tu, bo chcę iść dobrze. Tu chcemy wspierać polskich rolników. O, supermarkety mnie męczą. Fajni ludzie są. Pomóż nam otworzyć pierwszy w Polsce sklep kooperatywy ze zdrową żywnością. To była taka mała zajawka, oczywiście ona nie tłumaczy całego modelu, bo to by było dłuższe i skomplikowane, natomiast pokazuje kilka rzeczy, mianowicie, że aby taka spółdzielnia czy kooperatywa mogła zadziałać, potrzebne są osoby, które gromadzą się wokół jakiegoś wspólnego celu. No i w tym przypadku celem jest właśnie dostęp do wysokiej jakości żywności za przystępną cenę, taniej niż, jak to akurat ma miejsce w dużych miastach, w takich sklepach ekologicznych typowych. Wobec tego tu jest bardzo ważna kwestia wspólnoty wartości, wspólnoty celów, czyli po prostu wspólnoty celu. Kolejną ważną kwestią to było to, że myśmy dzielili się, i tak wiele kooperatyw działa, dzielimy między sobą obowiązki, to znaczy, że ktoś zamawiał żywność u rolników, później ta żywność była przywożona przez rolników do danego miejsca,
I tam osoby na dyżurach ważyły to i pakowały w paczki, które tam widzieliście. Później osoby przychodziły, odbierały paczki, płaciły na miejscu, więc też była osoba, która była takim kasjerem. Te stanowiska były rotacyjne. No i w ten sposób też funkcjonowaliśmy z tygodnia na tydzień. Zawsze do ceny produktów mieliśmy dodawaliśmy marżę, tam około 10%, żeby uzbierać pieniądze na niezbędne wydatki, typu na wagę, na jakieś skrzynki. To było taki był najbardziej pierwotny model i to jest taki pierwszy bazowy model działania kooperatyw spożywczych. Później każde się z czasem specjalizują, właśnie niektóre też czasem zatrudniają osoby. No ale to jest kluczowe, żebyśmy mieli wspólnotę celów, podział obowiązków, ale też jeśli jasne te obowiązki określone członków i członkiń oraz też jakby takie zasady, co się dzieje, jeśli ktoś nie uczestniczy w tych pracach, nie wykonuje dyżuru właśnie takiego pomocowego, no to wtedy na przykład nie może robić zakupów, że ważne jest ustalenie zasad w tego typu inicjatywach. I to, co też na pewno zobaczyliście, to jest to, że myśmy tam akurat korzystali z przestrzeni zaprzyjaźnionej organizacji pozarządowej, więc to znowu zaczęliśmy bardzo z niskim budżetem, właściwie nie trzeba było płacić za użytkowanie tego miejsca, tylko po prostu sprzątać po sobie. Tam też zobaczyliście, że to był filmik z kampanii crowdfundingowej, czyli zbieraliśmy pieniądze na pierwszy sklep 5 lat temu właśnie od ludzi, od społeczności, która wspierała naszą ideę, więc tutaj na bardzo wielu płaszczyznach opieraliśmy się na współpracy i zaangażowaniu innych osób. Więc teraz wam pokażę filmik robiony w tym roku promocyjny. Jak wygląda to teraz, po 5 latach. Tam akurat film był nagrywany w drugim sklepie, więc też poproszę o włączenie tego drugiego. Tak, żeby wam pokazać, jak tego typu działanie może się przełożyć na taką realną zmianę i zaangażowanie dużej ilości członków. Bo myśmy zaczynali, najpierw tam było 3 osoby, później w przeciągu pierwszego roku niecałego 30, a teraz mamy 200 gospodarstw domowych. Dlaczego przemysłowa produkcja żywności jest dziś normą, a półki sklepowe pełne są produktów wysoko przetworzonych? Jak to się stało, że w sklepach można kupić młode ziemniaki z Malty czy Izraela, jabłka z RPA? Przyzwyczailiśmy się, że kupując warzywa nie wiemy skąd pochodzą, kto je uprawiał, w jaki sposób, czy otrzymał godną zapłatę za swoją pracę. W 2013 roku postanowiliśmy coś z tym zrobić i zorganizować sprzedaż żywności na nowo, po swojemu. Mieszkamy w Warszawie, w dużym mieście, ale chcemy jeść zdrowe i lokalne produkty. Chcemy wiedzieć, skąd pochodzi nasza żywność. Miasto i wieś są od siebie zależne. Skracanie łańcucha dostaw, czyli sprzedaż bezpośrednia, to szansa i dla miast, i dla wsi. Zdrowa żywność jest naszym prawem, a nie towarem luksusowym. Lokalnie uprawiana żywność gwarantuje świeżość, a co za tym idzie, dobry smak. To, co rano rosło na polu, już po kilku godzinach może zamienić się w pyszne danie. Założyliśmy kooperatywę spożywczą, aby wspólnie kupować zdrową żywność bezpośrednio od rolników i lokalnych firm. A czy każda osoba może przystąpić do kooperatywy? Tak, płacisz składkę i pomagasz w sklepie przez 3 godziny w miesiącu. To tyle, co 3 odcinki serialu. Działamy w nietypowy sposób. Jesteśmy organizacją bez szefa i hierarchii. Kooperatywa Dobrze to przede wszystkim ludzie, którzy współpracują dla wspólnego dobra. W zamian za zaangażowanie masz zniżkę na produkty w naszym sklepie, wpływ na to, jak działa kooperatywa i najważniejsze, tworzysz organizację opartą na współpracy i zaufaniu. Możesz być częścią zmiany, którą tworzymy. Dołącz do nas. Zostań członkiem kooperatywy Dobrze. Poznaj bogactwo lokalnej i ekologicznej żywności. Działaj z nami. Potrzebujemy Cię. Jeśli nie jesteś pewien, czy bycie członkiem kooperatywy jest dla Ciebie, możesz kupować u nas jako zwykły klient. To bardzo ważne, bo im więcej osób robi u nas zakupy, tym poważniejszym partnerem jesteśmy dla rolników. To oznacza, że mogą lepiej sprzedawać swoje produkty, a ich praca ma sens. Pomóż nam wspierać lokalne rolnictwo, które troszczy się o ludzi i środowisko.
Tutaj też dodam, że akurat nasz model, on może być na początek trochę skomplikowany, bo my mamy sklepy, które są otwarte dla klientów. Każdy z ulicy może wejść i ma ceny zbliżone do rynkowych, rynkowe, a członkowie mają niższe ceny o jakieś tam 30-40% w zamian za swoje zaangażowanie. Codziennie, właściwie 270 osób, 300, bo to się zmienia, nasi członkowie pracują 3 godziny w miesiącu wolontaryjnie w naszym sklepie. Poza tym też oczywiście mamy pracowników, którzy też są naszymi członkami, ale to jest coś, co robią po to, żebyśmy w ten sposób zaoszczędzili na pracy, jakby dotują funkcjonowanie naszych sklepów. Ale to jest ważne, bo oczywiście ten model jest dość skomplikowany i przez długi czas się rozwijał. To jest to, że przy tego typu działaniach, inicjatywach bardzo ważne jest myślenie o zasadach, procedurach, coś, co może się wydać nudne, ale to jest bardzo ważne w ogóle, aby nie jest kluczowe to, żeby mieć mnóstwo procedur, ale jasno określone właśnie obowiązki osób zaangażowanych, ale też co się dzieje, jeśli ktoś się nie angażuje. To jest zawsze bardzo pomocne. I oczywiście z czasem każda organizacja, każda inicjatywa będzie wypracowywała swoje zasady. To jest też również ważne w tego typu inicjatywach, to jest, ja też pokażę na kolejnych przykładach, chociaż ten jest jeden z bardziej nieznany. Zmieniłem mi głos, to może po prostu przybliżę się trochę. Może teraz będzie mi trochę lepiej słychać. Chciałam powiedzieć, że to, co jest też bardzo istotne w tego typu inicjatywach, to jest to, żeby dobrze równoważyć korzyści i obowiązki. Znaczy, to jest rzeczywiście ważna rzecz, żeby osoby, które zapraszamy do jakiegoś działania i mówimy im, że mamy takie i takie oczekiwania, żeby z nami działały, co otrzymują w zamian. Dla wielu osób będzie wystarczającą rzeczą to jest to, że robią coś razem z innymi ludźmi, że po prostu współpracują, bo są samotni, bo potrzebują jakiejś społeczności, jakiejś grupy, z którą mogą coś razem robić. Inni tutaj w tym przypadku będą chcieli mieć po prostu taniej żywność, więc to też będzie... Dobrze. No i tak jak mówiłam, dobrze jest to rozpisać, dobrze jest te również zasady funkcjonowania i wspólnej pracy też gdzieś określić. I też to, co jest też ważne, to jest to, żeby w miarę na początku określić sobie cel. Nie polecam aż tak mocno rozmowy o wartościach, bo różne osoby różnie rozumieją, czym są jakie wartości, natomiast rzeczywiście cel, że na przykład my chcemy wspierać polskie rolnictwo, chcemy, żeby żywność była bardziej dostępna, czyli też tańsza, to są takie główne cele, o których my się skupiamy i realizujemy i możemy różne osoby o różnych poglądach jednoczyć. Więc to jest taki przykład właśnie kooperacji. I tak jak wspomniałam, kooperatyw w Polsce jest bardzo wiele, jak sobie wpiszecie w Google kooperatywa spożywcza, to znajdziecie w różnych miejscach różne kooperatywy. Najwięcej jest oczywiście w Warszawie, bo to jest po prostu najwięcej, tak sądzę, najwięcej tego typu inicjatyw i też zapotrzebowanie na produkty ekologiczne też tutaj jest większe. Natomiast też innym przykładem, który dobrze znam, akurat mieścił się naprzeciwko jednego z naszych sklepów, to był przykład rowerowni, czyli miejsca takiego warsztatu, gdzie były osoby, które znają się na naprawianiu rowerów i miały otwarte godziny, w których każdy mógł przyjść ze swoim rowerem i tam osoby pomagały, uczyły, jak naprawiać rower.
jednocześnie w tym miejscu gromadzono jakieś tam dętki do łatania, jakieś takie przedmioty, które z czasem sprawiły, że to miejsce stało się warsztatem. I można pomyśleć o wielu takich miejscach, natomiast to są dwa takie przykłady. I teraz, jak też zostałam poproszona, jak można zachęcić uczniów, co mogliby zrobić. Tu jeszcze tylko podam akurat jedna z grafik pokazuje też taki element w tej współpracy, to jest wspólne decydowanie, znaczy, że decyzje podejmujemy w miarę wspólnie, zwłaszcza jeśli to jest mała grupa, to ważne jest, żeby jeśli podejmujemy jakieś decyzje, jak najwięcej osób było w nie włączone. Natomiast co oczywiście można zaproponować uczniom czy uczennicom, no to jest choćby wspólne prowadzenie zbiórku szkolnego. To może być oczywiście w zależności od możliwości infrastrukturalnych bardziej lub mniej możliwe, ale coś, co bardzo często organizujemy w kooperatywach i organizuję w mojej, żeby też celebrować i świętować ten czas, że jesteśmy jednak społecznością, to są takie, to są takie imprezy, jakie organizujemy, tak naprawdę to często kolacje, bo wszyscy tutaj lubimy jedzenie dobrej jakości. To są takie potlakowe kolacje, czyli właśnie takie imprezki, czyli tak zwane, to są tak naprawdę składkowe. Potlak to jest akurat nazwa, czy potlacz pochodząca od Indian, taka ceremonia, w której ludzie pozbywają się, czy dzielą się dobrami materialnymi. Ale tak naprawdę chodzi o to, że robimy sobie imprezy, na których każdy przynosi coś dobrego od siebie, coś do jedzenia, coś co ugotował. I jeśli mamy kilkanaście osób, czy kilkadziesiąt, to mamy po prostu ogromną ucztę. I to jest bardzo fajny, prosty sposób na pokazanie, że tutaj współdzielenie się jakimś dobrem ma super rezultaty, prawda? Znaczy, że to nie jest tak, że jak, nawet jakbym ja organizowała jakąś imprezę, czy wspólne oglądanie filmu, czy cokolwiek u siebie w domu, to ja zawsze daję znać, okej, okay, no to organizuję spotkanie, ale każdy przynosi coś od siebie. I to jest bardzo prosty sposób na pokazanie, jak łączenie się małych, jak połączenie małych działań i inicjatyw daje wielki rezultat w postaci dobrze nakrytego stołu. Okej, kolejny przykład to jest ogródek społecznościowy, tak się to teraz nazywa. Tak naprawdę jest to przykład tego, jak wspólnie zagospodarować jakąś przestrzeń zieloną. Teraz w większych miastach to się stało bardziej popularne, też dlatego, że często odłogiem leżały różne ogródki działkowe. Tu jest przykład ogródku społecznościowego Motyka i Słońce. I tu znowu zasady są podobne, chociaż trochę mniej angażujące. No, to właściwie zależy od modelu. Po prostu mamy przestrzeń, której ktoś postanawia nagle zamienić ją w ogród kwitnący, czy będzie to warzywny, czy zwykle to są warzywno-ziołowe ogrody. Mamy grupę inicjatywną, która postanawia coś takiego zrobić. Zaczynają się osoby uczyć, jak uprawiać ogródek w mieście. Często też zapraszają do siebie jakieś osoby, które prowadzą warsztaty, jak to zrobić, ale też sporo materiałów jest już w internecie. Zwykle to jest taka uprawa permakulturowa czy ekologiczna. Jakby już coś robić, no to w taki sposób bardziej świadomy i eko. I tutaj tak samo. Dużo opiera się po pierwsze o chęci, później o to właściwie, co ludzie mają z takiego ogródka. I znowu, będziemy mieli ten aspekt społecznościowy, działania w grupie, że ludzie po prostu chcą coś wspólnie zrobić, ale też nauczyć się na przykład czegoś. Tutaj się mogą nauczyć właśnie, jak prowadzić taki ogródek. I też takich ogródków jest już coraz więcej i różnie też przebiega jakby podzielenie się tymi obowiązkami. Na przykład jest taki model, że osoby mają swoje grządki, za które odpowiadają, albo mają swoje zadania do zrealizowania. Wiadomo, że
Kiedy jest ciepło, no to głównym takim działaniem to będzie podlewanie czy zbieranie ślimaków. I to jest też taki proces, który właściwie zawsze występuje w tego typu inicjatywach. No to jest takie uczenie się po pierwsze tego, jakie trudności będą się pojawiały i jakie rozwiązania zastosować. To jest, pamiętam, kiedy ja uczestniczyłam w działaniu takiego ogródka, no to to jest zawsze taka wiedza, jak sobie radzić ze ślimakami, żeby ich nie zabijać. Jednocześnie one się zawsze będą pojawiać, więc tam różne pomysły się pojawiały, typu kruszyć skorupki jajek, wysypywać popiół, po prostu zbierać. Więc jakby zawsze w tego typu inicjatywach pojawiają się różne ciekawe problemy i różne ciekawe rozwiązania na nie. Natomiast ciekawym aspektem tego typu działań jest to, że tam się pojawia sporo wydarzeń towarzyszących, bo chodzi o to, żeby coś wspólnie robić, realizować wspólny cel, ale też bardzo ważne jest, żeby celebrować to, co nam się udaje, to znaczy, że właśnie tutaj nie wiem, jak to będzie w przypadku uczniów, ale na pewno właśnie takie wspólne ucztowanie czy wspólna zabawa jest czymś, co zawsze, kiedy się udaje realizować jakiś cel, jest warte, żeby podkreślić, że nam się udało, żeby świętować. I ogródki społecznościowe są jednym z takich przykładów. Tutaj jest dużo w internecie na pewno materiałów o tym, jak założyć taki permakulturowy czy ekologiczny ogródek, więc też jakby tutaj jakbyście byli tym zainteresowani, to też odsyłam Was do tego. Kolejnym, i to jest również bardzo ciekawym przykładem, troszkę może nietypowym, to jest przykład wymiennika społecznościowego systemu wymiany. I teraz o co tutaj chodzi? To jest konkretny przykład, natomiast tego typu społecznościowych systemów wymiany jest więcej i są różne. O co chodzi? Zasadniczo chodzi o znalezienie sposobu, jak osoby mogą wymieniać się między sobą przedmiotami, umiejętnościami, niekoniecznie, znaczy jak mogą się wymieniać bez użycia pieniędzy. Chodzi o to, żeby, wiadomo, że nie, że jest problemem dla wielu osób to, żeby zapłacić za rzeczy i jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że trzeba za rzeczy płacić, ale być może są inne sposoby, jak wymieniać się swoimi dobrami, talentami i dlatego to się nazywa tego typu rozwiązania społecznościowymi systemami wymiany, bo tutaj chodzi o wymianę, nie o transakcję kupna-sprzedaży. I na pewno słyszeliście, niektórzy z Was mogli słyszeć o takich systemach wymiany jak banki czasu, kiedy tą walutą jest czas, znaczy, że umawiamy się, że przez godzinę ja będę uczyła Cię, czy dawała Ci korepetycje z tego i z tego, a Ty na przykład przez godzinę będziesz, nie wiem, na przykład chodzi, robić, podlewać kwiatki gdzieś. Czy znaczy, to może nie jest jakby najlepszy przykład, ale na przykład przez godzinę zrobisz ze mną jakieś ćwiczenia gimnastyczne. Natomiast to, o czym ja chcę powiedzieć, to jest inny system wymiany, gdzie nie czas jest walutą, a jest walutą tutaj wirtualna waluta, która się nazywa alterka. I teraz ten system wymiany, wymiennik, on powstał też 5 lat temu, czy już prawie 6 lat temu. I on powstał na bazie istniejącego na całym świecie oprogramowania właśnie społecznościowego systemu wymiany Community Exchange System. Jest dostosowany do polskich warunków i on jakby najbardziej rozrósł się w Warszawie, ale tak naprawdę z tego oprogramowania mogą korzystać osoby w każdym mieście i mogą założyć taki swój system wymiany. I teraz na czym on polega? Polega on na tym, że każdy członek i członkini, którzy rejestrują się w tym systemie, od razu dostają walutę, tam jest chyba 200
alterek, które odpowiadają złotówką i mogą za te alterki kupić wszystko, co jest w tej bazie, która jest w tym systemie. Zaraz to jeszcze pokażę. To będzie tutaj. Tutaj osoby zgłaszają, to jest print screen z tej strony. Tutaj pokażę, jest adres, ale jak widzicie na stronę wymiennika, to tam, zaraz wam pokażę zresztą. Tutaj na stronie wymiennika, jak wejdziecie w targ rozmaitości i klikniecie na to, teraz nie mogę na to kliknąć, to pojawią się wam oferty w bardzo wielu kategoriach. Tu się rozwija zwykle pasek i kategorie najróżniejsze, które ludzie zgłaszają. I to są, nie wiem, od porad prawnych, wspólnych przyjazdów, od gotowania. Mnóstwo ofert. I teraz polega to na tym, że jeśli ja nie pamiętam, że ja zgłaszałam, że robię hummus, natomiast sama potrzebowałam, żeby ktoś zainstalował mi na komputerze oprogramowanie Linuxa. Więc ja znalazłam taką osobę, która zainstalowała mi Linuxa na komputerze. Po czym ten chłopak, który mi to robił, odjął od mojego konta powiedzmy 100 alterek. I to jest OK. I te alterki przeszły na jego konto. W tym momencie ja już miałam 100 mniej, ale też ktoś mnie poprosił, żebym zrobiła hummus. I wtedy, jeśli ja zrobiłam komuś hummus, ta osoba odebrała ode mnie. Wówczas ja z konta tej osoby odejmowałam tam powiedzmy po 20 alterek. Więc to jest taki, tutaj nie kupujemy bezpośrednio, nie ma znaczenia, że to nie jest barter, że musimy kupić od jednej osoby, a ta osoba musi kupić od nas, tylko tak właściwie cała społeczność dostaje alterki, też możliwe jest jakieś tam zadłużenie, też nie za duże, ale które trzeba uregulować, natomiast rzeczywiście takie transakcje można dokonywać. To jest też bardzo ważne, że to jest ewidentnie system oparty na zaufaniu. Znaczy, że jeśli ja realizuję coś, o co mnie osoby proszą, czyli właśnie ten, ja zgłaszam, że robię hummus, więc ja zrobię ten hummus. Jeśli ktoś, i tak było, miał miejsce, ja potrzebowałam torta, to ktoś ten tort też mi zrobił. Więc jakby im więcej sobie ufamy, tym lepiej to działa. Zresztą jest taka bardzo mądra fraza, którą bardzo lubię i bardzo pasuje do tych wszystkich inicjatyw i w ogóle do kooperatyw, do spółdzielni, która mówi, że zaufanie jest jednym z niewielu dóbr, które im więcej go dajesz, tym więcej go masz. I rzeczywiście to jest bardzo kluczowy zasób, który warto, znaczy bez którego właściwie trudno jest rozwijać takie społecznościowe, spółdzielcze inicjatywy. I oczywiście, że czasami pojawiają się w tych wszystkich systemach tutaj, we wszystkich przykładach będą się pojawiały osoby, które będą chciały nadużyć, wykorzystać trochę, być takim typowym gapowiczem, tak, freeriderem, ale to jest zawsze mniejszość i ona nigdy nie powinna, według mnie, nie powinniśmy pozwalać, aby ona zaprzepaściła realizację tak dobrych, wspaniałych i pięknych też celów, jakim jest właśnie współpraca. I teraz tak sobie pomyślałam, że to, co jest jeszcze ważne w tym systemie i w tym wymienniku, to jak sobie wejdziecie jeszcze na tą stronę, to oni tutaj rzeczywiście poza tym targiem rozmaitości i opisie, skąd ten pomysł na swobodną wymianę, no bo tu jest też sporo takich wartości, ideałów, idei, które za tym stoi, przede wszystkim no właśnie trochę zmęczenie tym, że wszystko jest na sprzedaży, na wszystko trzeba mieć. No tak, w takiej rzeczywistości oczywiście żyjemy, ale no trochę zmęczeni taką rzeczywistością, że nie starcza nam pieniędzy i że tak naprawdę nie, te kwestie finansowe nie powinny być tym, co jakby dominuje naszą możliwość korzystania z dóbr, usług.
i że szkoda, że tak jest i co możemy z tym zrobić. Te systemy wymiany społecznej, społecznościowej odpowiadają na tą potrzebę zastąpienia pieniądza czymś. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że nierealne będzie to zastąpienie go w zupełności. Natomiast też warto wspomnieć o tym, że istnieją lokalne waluty rzeczywistości, które są wprowadzane, na przykład jako alternatywa wobec głównych monet, na przykład w Londynie, w Brixtonie jest Brixton Pound i jest kilka takich miejsc na świecie, gdzie społeczności wprowadziły swoje waluty i można nimi płacić w wybranych właśnie miejscach, sklepach i one po prostu wtedy są, mają większą wartość, więcej można za nie kupić niż za euro czy funta i one też jakby zachęcają do tego, żeby kupować lokalnie. No ale to już jest trochę bardziej skomplikowana kwestia, natomiast jeśli poczytacie w tej sekcji Swobodna Wymiana, to ona też was tutaj i idea odeślę do tych do filmików czy materiałów na ten temat, bo to jest w ogóle niesamowity temat, jak tworzyć alternatywne pieniądze. Tutaj od razu odpowiem, że to jest zupełnie inna rzecz niż to, co niż na przykład bitcoiny czy te alternatywne waluty, które oczywiście realizują pewne cele, znaczy, że pozwalają na transakcje, na które których nie można przeprowadzić zwykłymi pieniędzmi, natomiast są oparte o dużą dozę spekulacji i tamto zaufanie i taką anonimowość. Tutaj ta waluta, te alternatywne społecznościowe systemy wymiany zakładają duże zaufanie i tworzenie społeczności. Tu jest też ważny element na tej stronie, też jak widzicie, to jest to, jak właśnie społeczność wymiennika postanowiła, potem jest też grupa taka bardziej koordynująca, bardziej zaangażowana w rozwijanie i animowanie tej platformy, postanowiła wyjść jakby z internetu i organizują regularnie bazary wymiennika, targi rozmaitości, ale też takie właśnie wymianki sąsiedzkie, ale też tam jest opisany przykład, jak organizowano w przedszkolu wśród rodziców właśnie taką wymianę, taki bazar, tak żeby się też mogli na przykład rodzice ze szkół, czy z przedszkola powymieniać, no nie wiem, choćby ubraniami dziecięcymi. Wiecie, to jest coś, co funkcjonuje zresztą od dawna trochę też w nowym wydaniu. No, u nas na pewno w szkołach wymiana książek tak funkcjonuje, prawda? Tylko że ona jest, że można jej nadać ten wymiar takiego też, no taki wymiar też właśnie społecznościowy, zrobić z tego większe wydarzenie i też pomyśleć o tym, jakie cele temu przyświecają. Tutaj propozycja takiego działania to jest coś, co my robimy regularnie, to jest właśnie choćby wymiana ubrań czy książek, czy rzeczy. No to jest coś, co po pierwsze praktycznie każdy ma coś, żeby się wymienić, ale też często tak, to jest rzeczywiście w zależności od tego, jakie osoby mają zasoby. Kiedyś robiono rzeczywiście takie wymiany, że ja ci coś daję i ty mi coś musisz dać, ale coraz częściej jest po prostu ludzie przynoszą, bo można to w taki sposób zrobić, że jeśli ja mam jakąś bardzo cenną bluzkę czy sukienkę, to ja chcę się wymienić tylko z czymś, co jest równie cenne, za coś, co jest równie cenne, ale można po prostu przynieść rzeczy, które chce się pooddawać, bo już nie potrzebujemy. I tak może być na przykład z prezentami, które się nam nie podobają, czy uczniom się nie podobają. I można w ten sposób organizować też takie wydarzenia, które będą angażować młodych ludzi, które mogą być dla nich ciekawe. No bo jakby gromadzenie rzeczy to jest
Oczywiście zależy od statusu materialnego i tak dalej, natomiast to się też często zdarza, że coraz więcej obrastamy w gadżety, a może się akurat komuś przyda, tak? Czy choćby nawet takie rzeczy jak starszy telefon komórkowy. Być może dla jednych to jest coś, co jest bardzo ważne, żeby się pojawiło, podczas gdy inni mają to, nie wiem, mają kilka takich telefonów. Więc tutaj takie wymienianie się jest na pewno bardzo fajnym sposobem, albo też, jeśli nie rzeczami, to właśnie umiejętnościami można zebrać od uczniów ich różne talenty czy umiejętności, którymi chcieliby się podzielić, z drugiej strony wypisać inne, na przykład zrobić niech uczniowie zrobią sobie takie stoiska, że ja robię to i chcesz też ode mnie to przyjdzie, ale tutaj mam to stoisko swoje, mogę ci o czymś opowiedzieć, coś zaprezentować, albo tu mam takie produkty. Albo można w drugi sposób to zorganizować, że na przykład jakie uczniowie mają potrzeby i wtedy na nie odpowiadać, szukając odpowiednich osób, które chciałyby się wymienić, czy właśnie tak współpracować, dzieląc się swoją wiedzą czy zasobami. To jest pokrótce tak z mojej strony te trzy przykłady, które chciałam Wam powiedzieć. I teraz może macie jakieś pytania, czy coś szczególnie Was zainteresowało, czy coś było niezrozumiałe, czy chcielibyście, żebym coś o czymś więcej opowiedziała, więc jestem ciekawa. A tak, na czacie proszę zapisać pytanie. Oczywiście odpowiadam na pytanie, że na wymienniku można wymieniać się właściwie wszystkim, więc równie produktami, przedmiotami, jak i usługami, czy no tak, czy czynnościami. Więc to jest coś, co można, no tak, można z tego wymiennika skorzystać w najróżniejszy sposób. To może zadam takie pytanie, czy coś Was tutaj zdziwiło, czy coś było nowe? Albo czy coś może być przydatne? Co było najtrudniejsze w mojej inicjatywie? Ja mogę powiedzieć o kooperatywach. No myślę, że jakby największym wyzwaniem zawsze w takich inicjatywach społecznościowych, no to jest to, żeby ten pierwotny cel, czy cele często idealistyczne, zderzają się mocno z rzeczywistością i z jednej strony to jest taka rzeczywistość, powiedzmy sobie, rynkowa, czyli jak coś zrobić w tym właśnie, że wszystko jest oparte o potrzeby zarabiania tak dużych pieniędzy, wszystko kosztuje, ale z tym sobie możemy poradzić, kiedy współpracujemy i naprawdę bezkosztowo wiele rzeczy można zrobić, czy opierając się o zaangażowanie osób. Natomiast to, co później wychodzi, to jest to, że nie wszyscy są gotowi współpracować. I nauka współpracy, poszanowania swojego zdania nawzajem, różnych temperamentów i to, żeby mimo, że mamy różne temperamenty, różne sposoby
komunikowania się, współdziałania, też żeby przyświecał nam główny cel i w ten sposób trochę jakby, bym powiedziała, hamowanie swojego ego i tego, żeby wszystko było tak, jak ja chcę, jak ja uważam i wsłuchiwanie się w innych. To mi się wydaje, że jest kluczowe w tego typu inicjatywach. I to, co pomaga zawsze, no to jest właśnie ustalanie zasad. I teraz dlaczego ważne jest ustalanie zasad? Powiem na takim prostym przykładzie. U nas w sklepach, żeby zrobić zakupy jako członek czy członkini i dostać te zniżki, trzeba zawsze pokazać kartę członkowską, która udowadnia, że się odrobiło dyżur, który sprawia, że mamy właśnie te zniżki. No i na przykład się zdarzały sytuacje, że gdzieś ktoś nie odrobił dyżuru jeszcze, ale przecież sprzedaje, to moja koleżanka jest, więc ja w sumie powinnam jej sprzedać ze zniżką, tak trochę głupio jest mi powiedzieć, że nie. Czy teraz już nie mam takich problemów, teraz jest to o wiele łatwiejsze, ale to, co pomaga w takim momencie, to jest pokazanie, hej, tutaj mamy listę zasad, umówiliśmy się, że ze zniżką możesz kupić tylko wtedy, kiedy odrobisz dyżur. Wszyscy się zgodziliśmy na te zasady, więc ja po prostu nie mogę ci sprzedać po tej zniżce. Więc wtedy jakby problem to nie jest mój osobisty problem z tą osobą, czy moja chęć pójścia komuś na rękę lub nie, tylko odnoszę się do naszych zasad wspólnie wypracowanych, na które się zgodziliśmy, na które się zgodziła ta osoba przystępując do naszej organizacji, wobec czego nie jest to mój problem personalny, a jest to po prostu przestrzeganie reguł i reguły, procedur i zasad. I to rzeczywiście sprawia, że nikogo nie faworyzujemy i że wszyscy są traktowani sprawiedliwie. Więc to jest i w tych wszystkich inicjatywach to jest bardzo podobne, że jakby ustalanie tych reguł przy współpracy, będę zawsze podkreślała, jest istotne. One nie powinny być jako pierwsze, bo pierwszy powinien być cel, który chcemy realizować, ale chwilę po tym zasady współpracy są kluczowe. Żeby dołączyć do kooperatywy spożywczej, dobrze, w tym momencie nie pamiętam, czy trzeba być pełnoletnim, czy skończyć 16 lat. Więc musiałabym wiedzieć, ale wydaje mi się, że nie trzeba chyba być pełnoletnim, ale na pewno trzeba mieć od rodziców zezwolenie, ale wydaje mi się, że minimum 16 lat. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, chętnie odpowiem. Zachęcam też po prostu popatrzenie sobie w internecie na te strony, które tutaj wspomniałam. I też jeśli chodzi o uczniów i szkoły, no to oczywiście tutaj nie ma co oczywiście być specjalnie pewnie wymagającym i oczekiwać wielkich rezultatów, natomiast nawet małe rzeczy typu wymiana ubrań, czy robienie właśnie takiej wspólnej imprezki, wydaje mi się, że warto jest podkreślać ten wspólnotowy wymiar i to, że współpracujemy i to nam, że suma tych jednostek, zaangażowania jednostek daje rezultat, że po prostu warto współpracować i w ten sposób też pokazywać, że właśnie ta kooperacja, że współdzielenie to też jest wartość, której jednostka sama nie osiągnęła.
Czekam jeszcze na jakieś pytanka, a jak nie, to... O, nie słyszę cię chyba. Teraz nie wiem. Troszkę lepiej, ale słowo. Mhm. Jeszcze jakieś pytania, to zachęcamy. A jeśli się te webinarium takie zdarzą, że będziecie chcieli jeszcze zadać właśnie pytania do Niny, czy w ogóle do kooperatywy Dobrze, no to zachęcam, żeby ze mną się skontaktować, to przekażę pytania albo już bezpośrednio właśnie kontakt, żeby się zapytać. Szczególnie jak będziecie realizować właśnie swoje projekty w szkołach, żeby tą ideę spółdzielczości wdrażać właśnie wśród uczniów, możecie im pokazać te działania, które były na webinarium. Serdecznie dziękuję za spotkanie. My jesteśmy w kontakcie. Nino, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję.